Warto być świadomym tego, że smartwatche do 1000 zł mogą, choć nie muszą, oferować dodatkowej funkcjonalności w porównaniu z modelami tańszymi za mniej niż 500 zł. Oto polecane modele. To smartwatch, który nastawiony jest głównie na stylowy wygląd. Ma ośmiokątną kopertę wykonaną z dobrej jakości tworzywa sztucznego i gumowy, wytrzymały i łatwy w utrzymaniu w czystości pasek. To solidny smartwatch z kopertą wykonaną z aluminium oraz wyświetlaczem AMOLED. Dość istotną rzeczą jest miejsce dla karty NanoSIM, dzięki czemu ze smartwatcha Garrett Expert można dzwonić tak jak z normalnego telefonu. To kolejna atrakcyjna i elegancka hybryda klasycznego zegarka i nowoczesnego smartwatcha. Ma mechaniczne wskazówki i tradycyjną tarczę, a pod nią dyskretnie ukryty wyświetlacz. To zaawansowana opaska fitness, która ma też podstawowe funkcje smartwatcha. Wyróżnia się nietypowym wyglądem, wydłużonym wyświetlaczem Super AMOLED, który jest zakrzywiony podobnie jak cała obudowa. Dzięki temu smartwatch bardzo wygodnie leży na dłoni. To zaawansowany i bardzo interesujący model, którego koperta i bransoleta wykonane są ze stali szlachetnej, a tarcza przykryta jest szkłem szafirowym o wysokiej odporności na zarysowania. Jest to dość nietypowa konstrukcja, która łączy najlepsze cechy zegarków klasycznych i smartwatchów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zaprezentowanych produktach, zapraszamy na stronę benchmark.pl. Link do artykułu w opisie.